Choć czasy izolacji i zamkniętych miejsc publicznych z powodu epidemii mamy już za sobą, to nie znaczy, że koronawirusa już nie ma. Wraz z okresem jesiennym pojawił się wzrost zakażeń i takich pacjentów jest coraz więcej. Paweł Jędrusik. Obecnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach odnotowuje od 200 do 300 przypadków zakażeń koronawirusem tygodniowo. Mimo to zapewnia, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, bo osób chorych jest o wiele mniej niż o tej samej porze w roku ubiegłym. Pojawia się coraz więcej pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, aczkolwiek nie jest to skala taka jak w poprzednich latach. Myślę, że jest to przede wszystkim spowodowane tym, że masowość testowania jest znacznie mniejsza i ludzie ogólnie przyjęli, że COVID nie stanowi już aż takiego zagrożenia jak w przeszłości. Niemniej ilość pacjentów, którzy chorują na COVID-a jest znamiennie większa niż jeszcze 2-3 miesiące temu. Warto też zwrócić uwagę, że wraz z czasem zmieniają się objawy koronawirusa. W chwili obecnej większość pacjentów zgłaszających się czy to do podstawowej opieki zdrowotnej, czy do SOR-u są to pacjenci gorączkujący nawet do wartości 40 stopni i wyżej, ale także chorzy, którzy przede wszystkim zgłaszają bóle głowy, bóle mięśni. Coraz rzadziej są to objawy, o których na początku mówiliśmy przy COVID-zie, czyli typowo kaszel, duszność, zmiany zapalne nad płucami, które byliśmy w stanie wysłuchać. Teraz często objawy przypominają grypę, czyli przede wszystkim wysoka temperatura, bóle mięśni, ogólne osłabienie, bóle głowy. Lekarze apelują też, aby osoby, które mają objawy, czy to grypowe, czy koronawirusa, unikały kontaktu z innymi albo nosiły maseczkę. Nie zapominajmy, żeby tutaj na każdym razem, szczególnie w skupiskach zamkniętym, stosować prewencję w postaci odległości od innych osób, starać się unikać skupisk przede wszystkim. Jeżeli to możliwe, nosić maseczki ochronne, szczególnie w wizycie u lekarza, bo nie zawsze czy my jesteśmy chorzy, czy osoby dookoła nas, inną i chodzą z różnymi dolegliwościami i dbajmy o siebie nawzajem. Stosujmy wzajemną prewencję. Na razie na zewnątrz jest dosyć ciepło, więc można przypuszczać, że jesienny sezon chorobowy dopiero rozpocznie się na dobre.